when it's just you, well, times can be tough. When there's no one there to catch. Cześć wszystkim. Chcę poruszyć dziś pewien temat, który spędza sen z powiek wielu osobom wchodzącym dopiero albo od jakiegoś czasu będącym w obecnym świecie kryptowalut. Dużo osób zadaje sobie pytanie, jak najlepiej zarabiać na kryptowalutach. I oczywistym jest, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Możliwości jest kilka, na przykład gra na giełdzie, kopanie za pomocą kart graficznych, udziały w kopalni kryptowalut, albo na przykład wykupienie mocy obliczeniowej na portalu typu Genesis Mining. Ja ten film chciałbym jednak poświęcić typowo na przedstawienie plusów oraz minusów kopania kryptowalut za pomocą koparki kryptowalut zbudowanej z kart graficznych, którą trzymamy we własnym domu. Oprócz plusów i minusów powiem również, dla kogo jest przeznaczony taki typ zarabiania pieniędzy, bo jak ze wszystkim innym, to też nie jest sprawa dla każdego, także zaczynamy. Zacznijmy w ogóle od tego, o co chodzi w kopaniu kryptowalut za pomocą kart graficznych. W skrócie polega to na rozwiązywaniu różnego rodzaju algorytmów, w zależności od danej kryptowaluty, za pomocą mocy obliczeniowej komputera zbudowanego z podstawowych zespołów oraz kart graficznych w liczbie przeważnie od 6 do 13. Oczywiście to nie jest tak, że włączamy naszą koparkę i wszystko samo się robi. Potrzebujemy do tego odpowiedniego programu do kopania. W zależności od wykonywanego algorytmu, programy te są całkowicie różne i każdy z nich musi być z osobna skonfigurowany, podając przeważnie nasz adres e-mail, pool wydobywczy, do którego jesteśmy podłączeni oraz adres naszego portfela, na który kryptowaluty będą przelane po ich wydobyciu. Także skoro każdy już mniej więcej wie, o co chodzi, to przechodząc do konkretów. Zawsze lepiej posłuchać o plusach niż minusach takiego interesu, więc ja od tego zacznę. Stały dochód. Kopiąc kryptowaluty mamy względnie jakiś stały dochód, w przeciwieństwie do handlu na giełdzie. Wysokość tego dochodu uzależniona jest oczywiście od tego, jaką kryptowalutę kupiemy. I tutaj są różne taktyki, bo niektórzy wolą kopać kryptowalutę, która jest mało warta, ale mogą je wykopać parę tysięcy na miesiąc i liczyć na wzrosty, a inni mogą kopać na przykład taki Ethereum, którego wykopię pół na miesiąc, ale jego cena jest za to bardzo wysoka i mamy dużą szansę, że jednak nadal będzie rosła. Tutaj już każdy musi sam zdecydować. Ja zdradzę, że jednak jestem w tej pierwszej grupie osób. Prawdziwy sprzęt. Może ten punkt brzmieć trochę głupio. Mówię to o tym, że mamy fizycznie tą koparkę u siebie w domu. To znaczy w każdym momencie możemy zrobić z nią co tylko chcemy. Sprzedać komuś, jak nam się znudzi, zmienić coś z niej, czy chociażby pochwalić się znajomym. Nie jestem fanem kupowania mocy obliczeniowej u jakichś pośredników. Wiem, że niektóre firmy działają już od lat, ale są też takie przypadki w historii, że firmy takie zamykały się z dnia na dzień i znikały z naszymi zainwestowanymi pieniędzmi. Problem z kupowaniem mocy to przede wszystkim ogromne prowizje, jakie pobierane są przez te firmy. Czasem nawet po 50 czy 60% z tego, co wykopiemy. Nasze zainwestowane pieniądze zwracają się po dopiero około 12 do 14 miesiącach, a w przypadku własnej koparki i odrobiny szczęścia może to być jak w moim przypadku 5 miesięcy. No ale oczywiście nie zawsze tak będzie. Czasem może być potrzebny czas taki sam jak w przypadku wykupowania mocy u pośredników. Dodatkowe ciepło w domu. To jest coś, co akurat ma swoje plusy i minusy. W lato w domu jest przez to cieplej, natomiast w zimę przez posiadanie koparki odpaliłem może 2 czy 3 razy ogrzewanie w domu, gdyż wystarczające ciepło wydobywało się z koparki. Dlatego czekam teraz na piękny zwrot z ogrzewania. Samodzielne ustalanie kopanej kryptowaluty. Zarządzając samodzielnie swoją koparką mamy możliwość na zmianę wydobywanej kryptowaluty w każdym momencie. Często gdy mamy udziały w jakiejś kopalni kryptowalut albo wykupujemy jakąś moc obliczeniową, to płacimy za posiadanie mocy do kopania jednej konkretnej kryptowaluty, przez co zamrażamy nasze pieniądze czasem na 2, a nawet 3 lata, w coś, co może przestać w pewnym momencie być tak bardzo opłacalne. Samemu konfigurując własnoręcznie można śledzić na chociażby stronie WhatToMine, co akurat opłaca się najbardziej kopać i przełączyć się na odpowiedni program do kopania właśnie tej najbardziej opłacalnej w danym momencie kryptowaluty. Co do plusów, to by było na tyle. Teraz powiem trochę o minusach tego biznesu. Ciepło. Tak jak wcześniej wspomniałem, że i patrząc na zimę, jesień czy też wczesną wiosnę, to koparka super grzeje mieszkanie. Natomiast w lato powoduje ona podniesienie temperatury w domu o co najmniej kilka stopni, co przy naszych polskich upałach jest dość mocno uciążliwe. Trzeba wtedy bardzo zadbać o dodatkowe chłodzenie naszej koparki, albo przeniesienie jej w jakieś chłodniejsze miejsce. Hałas. Niestety, ale kiedy trzymamy koparkę w mieszkaniu, to powoduje ona dość spory hałas w domu. Nie jest to coś, do czego nie da się przyzwyczaić, ale dla osób, które mają problemy z zaśnięciem, może być to bardzo upierdliwe. Hałas spowodowany jest oczywiście przez wiatraki, które schładzają karty graficzne. Nie da się ich całkowicie wyeliminować, bo nasza koparka by się zwyczajnie na świecie spaliła. Konfiguracja. Tak jak wspomniałem, własna koparka daje nam możliwość kopania dowolnej kryptowaluty w danym momencie. Powoduje to jednak potrzebę jej własnoręcznej konfiguracji, z którą niejednokrotnie potrafią być jakieś problemy. Prawie każda waluta potrzebuje osobnego programu do kopania, co sprawia, że musimy takiego poszukać, a następnie nauczyć się go konfigurować, aby nasza koparka osiągała jak najlepsze wyniki. Problemem jest tu to, że kiedy konfigurujemy BIOS poszczególnych kart, to nie wystarczy tego zrobić raz, aby działał on tak samo dobrze na różnych algorytmach. Przeważnie pod każdy algorytm trzeba szukać nowych ustawień BIOSa naszych kart graficznych, co potrafi niestety zabrać długie godziny z naszego życia. Problemy ze stabilnością. Zarabianie na koparce powinno wyglądać tak, że ustawiamy ją raz i nie ruszamy całkowicie, chyba że chcemy zmienić kopaną walutę. Prawda jest taka, że chociaż raz na parę dni trzeba spojrzeć w program do kopania, czy wszystko jest ok, czy koparka nie wypluwa jakichś błędów i najzwyczajniej czy ciągle dalej chodzi. Z tym ostatnim nie będzie problemu, bo można ustawić sobie w systemie tak, aby po wyłączeniu się koparki lub samego programu do kopania włączył się on automatycznie. Jednak zdarzają się różne przypadki, które powodują niestabilną pracę naszej maszyny. Raz chociażby coś dziwnego stało się z moją koparką, a mianowicie samoczynnie, bez mojej ingerencji, cofnęły się sterowniki do wcześniejszej wersji. Przez to moc mojej koparki spadła o 40%. Musiałem więc potem przejść całą konfigurację od nowa, aby wróciła ona do pewnej sprawności. Ale przez ponad pół dnia moja koparka wydobywała mniej kryptowalut niż powinna. Zwiększone opłaty za prąd. Każdy, kto decyduje się na koparkę, wie o tym, że zwiększą mu się opłaty za prąd. O ile mieszkamy na swoim mieszkaniu czy swoim domu, to nie jest to żaden problem. Natomiast jeżeli wynajmujemy mieszkanie, to właściciel tego lokalu może się bardzo zdziwić, patrząc na nasz rachunek za prąd. Wiem, że wielu właścicielom to się nie podoba i ma z tym problem, ponieważ nie chce nadmiernego zużycia prądu w swoich lokalach, bo będą musieli przez to zwiększyć zaliczkę na prąd u swojego operatora, co często jest im nie na rękę. Odpowiedzialność za sprzęt. Posiadając swoją koparkę, musimy również odpowiednio ją konserwować. Mówię tu przede wszystkim o regularnym czyszczeniu z kurzu. Co do sprzętu, to wiadomo, że lubi się on czasem psuć. Niestety niektóre firmy nie chcą przyjmować reklamacji na karty graficzne, których BIOS był modyfikowany. Wtedy jak taka karta się zepsuje, to tracimy całkowicie pieniądze, które wydaliśmy na jej zakup. Oczywiście, jeżeli macie jeszcze jakieś swoje przemyślenia na temat plusów i minusów kopania kryptowalut własną koparką, to śmiało dzielcie się z nimi w komentarzu. Ogólnie jeszcze mówiąc, to koparka jest na pewno dla osób, które znają się chociaż trochę na sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniu. Lub jak się nie znają, to rozumieją język angielski na dość dobrym poziomie, aby mogli oni wyszukać rozwiązania powstałych problemów w internecie. Oprócz tego wymagana jest dość duża cierpliwość, bo powstałe często problemy naprawdę potrafią wyprowadzić człowieka z równowagi. Wielu z Was pewnie interesuje najważniejsza sprawa, to znaczy ile można na tym zarobić. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, ile można na tym zarobić, ponieważ zależy to od bardzo wielu czynników, nad którymi nie zawsze my mamy kontrolę. Mówię tutaj o trudności wydobycia danej kryptowaluty, cenie za prąd, czy też cenie wydobywanego przez nas coina. Można przyjąć, że przy 6-kartowej koparce da się zarobić średnio od 500 do 1500 zł miesięcznie. Mój rekord w ciągu jednego miesiąca to było jakieś 4000 zł, ponieważ kopałem niszową walutę, która nagle podskoczyła o kilkaset procent. No ale zdarza się to niezmiernie rzadko. Dobra, mam nadzieję, że w miarę wyczerpałem ten temat. Jeżeli macie jakieś pytania lub wątpliwości, to piszcie śmiało w komentarzach, a postaram się na nie odpowiedzieć. Dla tych, co nie zostawili jeszcze subskrypcji na kanale, to gorąco do tego zachęcam. Do zobaczenia, cześć!